My jesteśmy buntownikami, grzesznikami. I Paweł zdaje się wyrażać, że to nawet nas i wręcz nas Bóg pojednał ze sobą. Spójrzcie, was, grzeszników, takich grzeszników i nikczemników, bo przecież mówi, byliście wrogo usposobieni, a uczynki wasze były złe. To jest charakterystyka człowieka. On otwarcie mówi i nie boi się mówić prawdy na temat tego, kim byliśmy. Paweł otwarcie stwierdza, że pierwotnie byliśmy każdy z nas obcymi Bogu i wrogo usposobionymi, a nasze uczynki były złe. Biblia Nowego Przymierza mówi, że byliśmy pochłonięci czynieniem zła. To nie brzmi fajnie. Widzicie, Paweł nie mówi, że po prostu nie byliśmy doskonali, że pośród naszych czynów było również złe. To bardziej humanistyczne, to nie pasuje do Biblii. Paweł zdaje się mówić, że każdy z nas, bez względu na to, jak moralni byśmy chcieli być, albo jak siebie widzimy, byliśmy pochłonięci czynieniem zła. Nasze uczynki były po prostu złe w oczach Boga. To dzisiaj jest takie mniemanie, to, że nikogo nie zabiłeś, nie czynicie dobrym człowiekiem. Po prostu nie czynicie mordercą jeszcze. Nasze uczynki były po prostu ustawicznie złe, z tego powodu, że byliśmy Bogu obco i wrogo usposobieni, jak mówi wers 21. Taka była nasza mentalność, taki był nasz umysł, takie było nasze serce. Po prostu to chcieliśmy z natury czynić i też czyniliśmy. Mając taką naturę i usposobienie, nie można czynić dobrych rzeczy. Więc czyniliśmy złe rzeczy. I byliśmy Bogu wrogo usposobieni. Ten wers pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak niewinny poganin. Człowiek z natury ma wrogie usposobienie i nastawienie do Boga i Boga nie chce. Paweł nazywa w Rzymian każdego człowieka nienawidzącym Boga. Zatem tu nie chodzi o to, że byliśmy obojętni wobec Boga, bo taki człowiek też nie istnieje. Po prostu myśmy go w głębi serca naszego nienawidzili. I traktowali jako naszego wroga. Teraz pytanie dlaczego? Bo Paweł stwierdza, że nasze uczynki były złe i to dowiodło, że Boga nienawidziliśmy. Jezus wyjaśnia tą kwestię, mówiąc do Nikodema, że na tym właśnie polega sąd, że światło już przyszło na świat, ale czyż umiłowali ciemność bardziej, ponieważ ich uczynki były złe. Więc człowiek kocha ciemność zamiast światłości, ponieważ czyni złe rzeczy i bardziej mu do ciemności. Więc pojednanie dane w Chrystusie jest tak cudowne właśnie dlatego, ponieważ jak Paweł powiedział w Rzymian, ono się rozegrało w momencie, kiedy my byliśmy wrogami Boga. Nie wtedy, gdy przygotowaliśmy się moralnie i byliśmy gotowi przyjąć łaskę jako już dobrzy ludzie, lecz jako grzesznicy, jako słabi, jako wrogowie Boga. Ale nas i Kolosan, którzy byliśmy w Bogu wrogo usposobieni, wers 22 mówi, że Bóg teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoich jako świętych, niepokalanych i nienagannych. Zauważcie proszę, co tutaj Paweł mówi w tych wersach. On mówi do wierzących w Kolosach, którzy dają się omamić przez fałszywe herezje, że Chrystus nie wystarczy do zbawienia. Tym to wierzącym, którzy niegdyś byli wrogo usposobieni wobec Boga, przepełnieni złymi uczynkami, mówi, że Bóg ich pojednał z Chrystusem, was pojednał ze sobą. To już się dokonało, gdy uwierzyli w Jezusa, więc nic więcej nie muszą robić, aby pojednać się z Bogiem. Nie muszą walczyć o wizję, tajemną wiedzę, nie muszą czcić aniołów, albowiem przez wiarę i tylko przez wiarę Kolosanie są pojednani z Bogiem. I teraz pytanie jak, na które to Paweł teraz odpowiada, w jego ziemskim ciele przez śmierć. W wersie 20 Paweł powiedział, że to pojednanie dokonało się przez krew krzyża jego, a teraz mówi, że w jego ziemskim ciele przez śmierć. To nam z kolei mówi, w jaki sposób Pan rozprawił się z naszym grzechem. Przez krew Jezusa wylaną na krzyżu. Czyli śmierć Jezusa za nasze grzechy daje zbawienie. Piotr nazywa tą krew drogocenną krwią. W zasadzie nie było innego wyjścia i innej możliwości, abyśmy mogli być zbawieni, bo Bóg od samego początku mówił człowiekowi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I bez przelania krwi, jak mamy w Słowie Bożym napisane, nie ma odpuszczenia grzechów. Nie istnieje taka rzeczywistość jak odpuszczenie grzechów, jeżeli nie było przelania krwi. To nie byle jakiej krwi. Krwi jedynego Syna Bożego.